przemożny wpływ kleru na politykę, to być może początek. To jest coś takiego, co powoduje, że wierni przebywają daleko od księży. Różnice między osobami duchownymi a świeckimi. Jakaś płaszczyzna, na której odgrywają dużą rolę osoby konsekrowane. Jakie przejawy klerykalizmu obserwujemy w Polsce? Na pewno najbardziej się nie podobają te, które czynią z księży taką zamkniętą kastę, uprzywilejowaną, która ma swoje bogactwa, nie za bardzo wie, na co wydawać pieniądze, później przez to wydaje na głupoty. Boli niesłuchanie, czy brak czasu na wysłuchanie. Boli też takie niesłuchanie, które wynika z tego, że zanim ktoś przyjdzie, to już mamy odpowiedni przepis, odpowiednią odpowiedź i tylko aplikujemy, że to nie człowiek się liczy, tylko załatwienie sprawy. Czy klerykalizm może być drogą do Kościoła i do Boga? W żadnym wypadku. Nie widzę. To jest ślepa uliczka. To jest raczej droga, która będzie niszczyła Kościół, która każe, zwłaszcza młodym, kwestionować w ogóle istnienie Pana Boga. To jest, myślę, zjawisko, na które znowu się posłużę wypowiedzią Franciszka. On mówi, że młodzi mają anteny, mają słuch na ten fałsz, który jest zawarty w działaniach klerykalnych. Czy można być antyklerykałem w Kościele? Można, ponieważ antyklerykałów podzieliłbym na dwie kategorie. Będą tacy, którzy są antyklerykałami, krytykami i tylko i wyłącznie tyle. I będą tacy, którzy są antyklerykałami z troski o Kościół, ponieważ widzą, że ta postawa na dłuższą metę jest nie do utrzymania, a więc wtedy przez swój antyklerykalizm będą się starali przywracać właściwe oblicze Kościoła. Cieszy mnie to, że widzę postęp, że ciągle jest więcej miejsc, w których świecki może działać dobrze, ze wsparciem Kościoła, ze wsparciem też kleru. A niepokoi mnie to, że ciągle jest zbyt mała reakcja na niektórych, którzy chcieliby wyprzeć świeckich z takiej publicznej działalności kościelnej. Jeśli ludzie szukają dzisiaj kapłana, to szukają go, czy jeśli szukają pomocy duchowej, to szukają jej dlatego, że potrzebują autentycznych świadków. I to chyba Paweł VI pisał, prawda, że Kościół dzisiaj nie potrzebuje nauczycieli, ale świadków. A jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Nic mnie nie cieszy w klerykalizmie. Franciszek mówi, że jest to jeden z cięższych grzechów, który obciąża także sumienie Kościoła. Co mnie niepokoi, to, że następuje zdrada powołania po obu stronach tego frontu. W najnowszym numerze Życia Duchowego możemy znaleźć debatę na temat postklerykalizmu, czyli klerykalizm, który spotyka się z antyklerykalizmem i co wobec tego.